chyba Jeremiaszek, bo obiecał, że jak wróci od lekarza, to zadzwoni. Alo? Z kim? A, no ma się rozumieć. Już oddaję słuchawkę. Moniko, to do ciebie. Po głosie wydaje mi się, że Leszek. Leszek, tak się cieszę, że dzwonisz. A dzień dobry, to pan, panie Zygmuncie. Oczywiście, możemy chwilę porozmawiać. Już lepiej, dziękuję. Nie, niczego mi nie potrzeba. Jutro chce mnie pan odwiedzić? No, obawiam się, że to będzie niemożliwe, wybieram się do rodziny jutro. Tak, na cały dzień. Nie, nawet na kwadrans się nie uda. Nie, oczywiście, że ma mnie kto odwieźć, już jestem umówiona. I bardzo dziękuję za troskę. Dziękuję, do widzenia. Bardzo przepraszam, Moniku. No, całkiem mi się zdawało, że to pan Leszek i tak nazwisko podobnie zabrzmiało. Nic się nie stało, ciociu, tylko teraz muszę coś wymyślić, żeby mnie tu jutro nie było. A to ty myślisz, że on jednak przyjdzie? Obawiam się, że tak. To taki nachalny typ. O mój Bożesz, kochany. No toż ja tobie kłopotu narobiłam. Ale na następny raz ja obiecuję, że ja parę razy wypytam, kto dzwoni. Spokojnie, ciociu. Poradzimy sobie.